Witam was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w trzecim odcinku z Dwarf Fortress, kochani. Budujemy mur. Co prawda ten mur za dużo nam nie da, ponieważ, no właśnie, to jest wysokość, że tak powiem, tego muru, gdzie tu na górze można po prostu sobie pójść i tu mamy naszą dom. Natomiast to można by ewentualnie usunąć. Tak myślałem, żeby usunąć, po prostu dać tu wyżej, bo tu jest to... I to usunąć? Można by tak zrobić w sumie. Tu jest nie, zrób kanał tak. To jest chyba to, co potrzebujemy. Tak. Be removed. Tak mi się wydaje, że to też jest usunięcie w ten sposób, aczkolwiek chyba nie. Nie. Także pytanie, czy ktoś tu przyjdzie, żeby usunąć ten kawałeczek. Chociaż to jest chyba tutaj. No nie? Tak. Pytanie, czy to jest usunięcie. No bo tutaj jest rampa jakby, nie? Można sobie przejść tędy i tu. Po prostu. Natomiast tu, ten kawałek, co wyrzeźbiliśmy, no nie będzie można stąd przejść na tą kratkę. Tak, rozumiem. Czemu to jest siódemka ciągle? Wiem dlaczego, no bo zaznaczyłem, że ma to być siódemka. To jest piątka, no właśnie. I tu sobie usuwamy to z góry. Git. O, 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 o. I teraz... Dzięki temu... Tylko, że jak to usunę, to się przedostaniemy tu. No właśnie, więc będę musiał na spokojnie usunąć chyba gdzieś tu. Tak? Czyli to. Gdzieś tyle. Dobrze mówię? Bo tutaj mi nie chce tego usunąć po prostu. A nie, dobra, po to się tym, kurde, zaznacza, okej. Tak, to tym się zaznacza. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy to jest jeszcze poniżej? To jest chyba jeszcze poniżej, kurde. Poziom, tu mamy tę wodę, ale... Chociaż nie, to nie jest poniżej. To jest ok. Usuńmy to. Sejwik szybki. Mam nadzieję, że szybki, bo kurde, im więcej, im dłużej gramy. To jest rok 51 za jesień. Także kurde. Masakra. Natomiast chciałbym, kurde, mieć dostęp do wody. Powoli. Bo na razie to niestety... Nie posiadam. Czy mamy z czalków? Mamy czalki i bloksy. Okej. Okay. Ale jeden tylko. No niestety nie zrobimy tego. Mam nadzieję, że ktoś tam robi. Bo tutaj mamy kamieniarza. Chociaż moment, moment, moment. Tutaj ten stockpile, dokładnie ten, co ty masz? Masz stony. Masz stony, ale gemsów nie masz, okej. I bloksy. Z innego materiału, ale nie, bo tutaj jeżeli mamy chalk boxy, no to to. Dobra, jest okej. Chciałbym, żebyś tutaj miał. Tu. W tym miejscu. No bo to nie tak, że kurde nam się miejsce kończy, nie? Mamy i tak tych pudeł sporo. Mamy. O, to miałem zmienić. To. Repaintnąć. Dodać i cyk. I dzięki temu mamy więcej miejsca na łóżka. Między innymi. Mamy taczkę.
No bo te rzeczy są stąd też między innymi brane, nie? Tu jest strzał przygotowany do rozwalania, tu. Tak rozumiem. Microline, nie mam pojęcia. Tu nic nie ma. Gemsy. Czy my robimy, katujemy te gemsy? Chociaż moment, bo my robimy stąd chyba. Rockofery, drony, fisze, drinki. Nie robimy stąd. To jest zrobione. Git. Pytanie, czy mamy ten miód? Tu. Onej. To jest kurde trucizna. What? Poważnie? In honey be venom barrel. No kurde. Mamy te? Mamy nasionka tego? Dobra, myślałem, bo kurde, ten dźwięk taki prrrt, to jest najczęściej jak się bijemy. Wydaje mi się, że jak mamy drugi poziom, znaczy 17 osób mamy tylko, więc może jakichś specjalnych przeciwników nie będzie jeszcze. Ale przynajmniej widzimy, że karawana przyszła. I my sprzedaliśmy tam te gemsy, nie? Tutaj mamy trochę. Nie wiem, jaka to jest wartość w sumie. 1000. Więc trzeba będzie uważać. Natomiast nie mamy drewna, zobaczcie. Już stąd. Chociaż tutaj było drewno, ale zostało przejęte. No dobra. Może te. Dyplomacji. I oni chcieli coś, kurde, już nie pamiętam, co oni chcieli. Chyba te tarcze, nie? Których nie zrobiliśmy w ogóle przez ten rok. Dobra, siemano, baronie. Nomalu na zamstukosie. Przedyskutujmy tę sytuację. There is much to share. Dobra, słuchajcie. Sporo informacji nam przekazał. Tak, wiemy. No i właśnie, mamy misję. Nie mamy misji. Tu są newsy and rumorsy. Idą niektórzy tu, niektórzy tam. Tak? Właśnie nie wiem, jak to kurde. Mamy cywilizacje różne. Mamy pokój. Głucha, kurde, kopalnia. Your side government. To są nasi? Nie. No to są, kurcze, nasi te. Nasze krasnoludy. Znaczy nie nasze krasnoludy, tylko. To są krasnoludy. Tu jest ten Limul, ale to nie ten. Tu jest ten Tulon. Nie, to ja jestem. To nasz jest Tulon. Moment, bo się coś kurde. What? Nie, no Nomal, dobra. Nomal się gościu nazywa. Ale jak z tym kurde? Patrzę tutaj. Offering. Headhousekeeper. A my potrzebujemy Nomala, ale tutaj nie widzę Nomala. Okej. Okay. Czy mamy trzy frakcje i wszystkie są pokojowe? Oczywiście jakbyśmy mieli większy świat i tak dalej, dłuższa być może cywilizacja by była, bo daliśmy tylko taki 50 rok, więc to jest mega easy w ogóle. No ale dobra. Spoko, fajnie. I oni by chcieli... Nie. Na przyszły rok. Co byśmy my chcieli? Metal barsy. Wiesz co, weź mi przynieś wszystkie. Cicy, weaponsy jakieś chcemy? Chyba nie. Zaraz je narobimy.
Komponenty pułapek raczej nie, digging implementy nie, bodywery. Wiesz co, nie, to sobie narobimy. Przynieś nam instrument może, kurde, parę instrumentów przynieś. Różnych, tylko żebym wiedział, że to są kurde instrumenty, bo chciałem sobie przetłumaczyć te słowa, ale to są jakieś po prostu, nie wiem, kobza i tak dalej, w sensie nazwy własne, także. No niestety. Czy my potrzebujemy kała? Chcemy, bo mamy bula. Donkeya. Nie mam pojęcia, którego Donkeya będziemy potrzebowali, ale to na pewno chcemy. Stone cage, bugsy, thready, ropes, barrels, backpacks. Toolsy. Nie, jest ok. Dobra, ceny. No właśnie, niestety 194% będą sobie normalnej, bazowej ceny życzyć, ale trudno. Goblety będą potrzebowali. Dobra, to już sobie w sumie teraz szybko dziabnijmy. Czy my robimy tutaj goblety na zawsze? Rob Drunkoffer, to sobie, to jest ok, to jest ok, to jest ok. Magsy 50. Dobra, mamy to. Dobra. Ci przybyli tutaj. Potrzebujemy brokera. Can access. No wiecho. Jesteś, jesteś. Tak czy cię nie ma. I musimy w ogóle tutaj nasze rzeczy przynieść. Co my mamy tutaj? Kurde, banksy, barrelsy. Nie, nie sprzedajemy wam żadnych barrelsów. Natomiast binsy. Co my tu mamy? Aha, te kopery, Warhammery. Nie, to zostawiamy, bo to będę musiał, kurde, zrobić naszych krasnoludów na wojowników. A do tego potrzebujemy między innymi broni. Że no, można z pionchą napierdzielać, ale myślę, że lepiej nie. Finished goods. To jest za 50, tu jest za 1000, ale to jest klot. Co my mamy tu? Aha, to są te magiczalki, septery. Scepter to jest kosa, nie? Przynieście to. Koronę mamy. Skąd my mamy taką koronę? Co my tam robiliśmy? Kurde. Za 200, za 400. Tu mamy 88. Tu mamy te magi, które będą w przyszłości potrzebne. I to też. Tak? I tu jest jeszcze 12 przedmiotów. Aha, to te agaty, ale nie zdążyliśmy tego zrobić. Dobra. Przynieście to. Dzieny. Cztery kosze. No to jeszcze są rzeczy, które nie były zabrane z wtedy, bo nie mamy miejsca na to. Jeszcze jeden item. Dobra. Pohandlujmy. Bars. Ile to kosztuje w ogóle u ciebie? 1700. No to jest stylowa barsa za 300. Dobra, za 800. Chcę kupić te już niektóre. Sztaby właśnie mogą przydać. To są raw dżemy, ale to sobie zaraz znajdziemy własne. Chciałem drewno potrzebuję. Wiecie co? No, możemy kupić trochę drewna. To jest instrument za 210. Kupmy go. Jak ktoś tam górde gra. Cynkowa cage'a. Weźmy taką cage'ę. Chociaż trzeba potrzebuje, nie. To jest mleko owcze. To jest pusta butelka. Tu jest z rumem. Tu jest z winem. No to kurde. To jest krótki miecz, ale za 600 trochę drogo. Czy potrzebuję tutaj Iron Pickaxa? Myślę, że możemy kupić ze dwa. Jak będą nasi ludzie. Potem, znaczy ludzie. Krasnoludy będą potrzebować. Tak najbardziej. To jest breastplate. Kupmy.
To jest z Spider Silka, czyli z pajęczyny utkana. Buty wysokie, spoko. To też. To też, bo to jest za 8, za 8. Tutaj są mitensy. Mitensy to oczywiście rękawice. Kurde, ja tutaj będę sprawdzał co jakiś czas rzeczy, bo to jak mówię, to niestety nie wszystko też rozumiem. Helmet, sponsy. Tak. Bo tu ogólnie baksy, helmet, sponsy kolejne. Czyli te grzyby, które tam robimy, z których się głównie robi napoje, które są potrzebne. Natomiast mamy trochę nasion, więc zobaczymy. To jest z... no... lamowy. Wełna lamowa. Pigtails. I to są sitsy, kurde. 20. Git. Tego potrzebowaliśmy. To też. Lamp, helmety. Chociaż nie, pigtailsy to są kurde te. Dobra, nieważne. Znaczy kupmy, ale... cap sponsy, helmet sponsy... pigtails, roknacy, steo to są też po prostu roślinki, z których są orzechy. To... potrzebujemy plump, helmet, sitsy. To jest to, co potrzebujemy. O, z tego, z miodożera, kurde, torba, nie? Bolty za 500. No to jest 25, nie? No to by się przydało, ale no niestety. Kupmy jeszcze jedno kowadło. Bo wydaje mi się, że będziemy potrzebować dużo, dużo więcej. Ryb nie potrzebujemy. Lamp, helmety. To. 2700. Nie mam pojęcia, jaką my mamy tutaj wartość tego. Te maksy, nie? Amulety. Magi. Plusy. Niektóre są za 30, niektóre tam za 50, ale... kurde, narobił tych kamieni. Ropę zostawiamy. To zostawiamy. No niestety, kurde, powrzucali różne rzeczy w różne kosze i potem muszę zaznaczać to osobno. Tak. Tu powinien... nie. Chociaż to jest figurka dwarfa i to są te crowny. Tak, Mudstone crowny. Okej, okay. Ile to kosztuje w ogóle? Dwa koła. Dobra, 283, więc my właściwie możemy kupić ser. Konsola. Z Felitu. Nie mam pojęcia co to są chyba... właściwie nie wiem do czego to są. Może to są jakieś nie narzędzia, tylko mechanizmy. No dobra. Z tego, z wielkiego nietoperza. Torba, spoko, bierzemy. Git! Tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że tutaj... nie ma jakichś dziwnych rzeczy. Nie ma. Tu jest ewentualnie 1000. Szkoda, że on mi po prostu nie może wydać reszty, nie? To jest tak po prostu, że wartość... nie ma, że nie ma pieniędzy, o tak. Tylko po prostu wartością się zamieniamy. Dobra, dzieny. I teraz, kochani, tu jest wysmutowane. Bardzo się cieszę. Tu jest chyba też wysmutowane. Tu. Natomiast musimy stworzyć dalej... tu? No mamy to drewno, które kupiliśmy, natomiast my potrzebujemy strzelbloksów. Mamy jeden. Strzelbloksów możemy ewentualnie... nie. Nie no, strzelbloksy chcę.
Dobra. No to gdzieś tam idzie, tu są nasze te pokoje, tu możemy zrobić z jetbloksów ewentualnie podłogę. Floorsy. Ci, którzy nie mają podłogi. Select material after placement. No, aha. Kurde. Nie mogę zrobić podłogi, ponieważ muszę wybrać miejsca, które są niezajęte. Nie, wall. Construction floor. Więc tu mogę zaznaczyć. Tak. I tu mogę zaznaczyć. I tyle. Widzicie, pod spodem jest bez sensu. Bez sensu. Pod spodem nie działa po prostu. Trzy. Cyk. Ja wiem, że to ciemne jest. Wszystko. No ale trudno. Z jetów. Dobra, róbcie tę podłogę. Tu. No, niestety to trzeba poklikać trochę. Właściwie to. Nie, bo tak nie zrobię. No właśnie, bo mi znajduje kurde przedmioty na drodze. No nic. Tu floorsy. Znaczy ten mur, co my tam budujemy go na górze, to i tak jest jakby na wysokość 1, nie? Więc można ewentualnie potem zrobić na wysokość 2. To jest microline chyba, nie? Nie, to jest chalk floor. Dobra, ale chalk, kurde, chalku będziemy potrzebować. Co my potrzebujemy tutaj? No bo to jest ziemia, a nie chciałbym mieć ziemi. Copper iron na pewno nie. 22. Nagle mamy te kurde. Nie, bo tu jest jeden dosłownie. Dobra. Tu jest nawiasie. Mudstone bloksy. No właśnie. I tyle. Dobra. Tu możemy sobie zesmutować to jak chcemy. Kawałek zesmutujmy. Tak gdzieś dotąd. Natomiast my zejdźmy sobie niżej i zobaczmy, czy tutaj jest faktycznie coś do zebrania. Bo nam się kończą kurde po prostu materiały. To jest limonit. Tak, zbieraj to. To przypominam, jest taka opcja. Jeżeli mamy jakąś rudę albo właśnie kryształki, minerałki, gemsy, ogólnie diamenty. Jak się kurze nazywa? Kamienie szlachetne. No to wtedy po prostu zaznaczamy konkretny materiał i nasze krasnoludy idą i szukają po prostu tego konkretnego zaznaczonego, nie? W sensie, no jak zaznaczymy parę, kilka różnych, no to po prostu po rodzaju będą szukały i będą kopały, nie? Tak jak ja tutaj robię po prostu na wprost, tylko to będą takie, wiecie, typowe kopalnie. Natomiast z drugiej strony, tak się zastanawiam, czy to jest sens, żeby to robić tu. Może chyba nie. Zejdźmy niżej. Tu? Magnetyt. Magnetyt chyba jest tym. Właśnie. Zróbmy na razie jeden, bo nie pamiętam. Tak, fajnie. Tormelity, sardoniksy, szary opale, git. Czy ty znowu nam ukradłeś to? Ryby. Ja wiem, że mamy 300 ryb. 200 drinków. I gdzie jest, kurde? Gdzie są moje policzenia? Atis. Czy ty, Atis, masz, kurde, ten swój pokój, czy nie? Bo naprawdę. Piernicze. Bo naprawdę. Litary trzeba będzie robić, katapulty, balisty. Znaczy tak naprawdę to ewentualnie archery range się przyda, nie? Nie wiem, kto robi bolty. To trzeba będzie się zastanowić nad tym. Bolts. Adamantum, copper, iron. Bone bolty, albo wooden bolty, ale bardziej bone bolty. Wiesz co, zrób 200 może. Po prostu i tyle. Nie wiem, kto to robi, więc klikam tam. Mamy około 300 ryb, nie? Bo ty, moja miła,
A ty, z kim ty jesteś? Jesteś brokerem? To improve precision. No właśnie, nie wiem co. High precision. A jest precision. Aha. Dobra, około. Dobra, i teraz mamy. Ona przyszła tu, policzyła wszystko. I mamy pokazane 301 ryb, 165 drinków i tak dalej, nie? Nie mamy niestety mięsiwa. Czy ty, handlerze, z automatu handlujesz? Czy to jest... Może nie masz po prostu, kurczę, kuszy. Okej, okay. Ale jak to wygląda? Siege and Forbidding, dzieciaczki. Stone hauling, wood hauling to macie, refuse hauling to spoko, spoko. Mamy trzy dzieciaczki. Inni. Czy wszyscy zbierają? Tak. Nie, everybody. Żeby mieszać podobne jedzenie w tych samych beczkach. Prefer zones. Okej. Okay. Orbitius during sieges. To jest tak, że po prostu jak jest jakaś walka, powiedzmy, nie wiem, kurde, tam z Minotaurem, tak? Albo z jakąś mantykorą. I strzelamy w tę mantykorę, no, z kuszy i te bełty lecą, to niektóre bełty można odzyskać. I to jest właśnie ta opcja, żeby po prostu forbid used ammunition, nie? Czyli zakazujemy zbierania zużytej amunicji. To jest tak, że właśnie, żeby nam w czasie walki, gdzie mamy naszych specjalnych krasnoludów wytrenowanych w boju, żeby nagle nie podleciało jakieś dziecko i nie chciało zabrać tej wystrzelonego bełta, tego wystrzelonego bełta, bo na przykład Minotaur czy tam ta mantykora może to dziecko dziabnąć, nie? To jest ta opcja. Claim your dead to jest przy chyba akcjach na mapie światowej. Item forbid. Cleaning during sieges. Tak. Trap cleaning. Rearming. Tak, to jest ok. Odpady czy zbierają? Okej. Okay. Gather food, furniture, gather bodies, to jest ok. Aha, czyli no. Czyli wszystkie włóczki zrób. Tak? Weave to jest. Kurde. Weave to jest tkać przecież, no właśnie. Czyli utkaj wszystkie te. Wszystkie nici, tak? Żeby to po prostu był. Kłębek, w sensie ten, włóczka? Chyba tak. Dowolnego materiału używaj. Collect webs, może być. To też. Butcher carcasa, automatic fish, tak. Kitchen zautomatyzuj. Tak, no to wszystko jest tu chyba ok. Właśnie nie bardzo rozumiem, jak z tym hunterem. Czy po prostu muszę zaznaczyć, czy oni sami wybierają? Wydaje mi się, że sami wybierają sobie jakąś zwierzynę, która jest gdzieś na zewnątrz i tyle. Natomiast chciałem zobaczyć tu. Tu są odersy. A to jest z merchanta. Dobra, ci co przyszli do nas. Czyli u nas żadnego jest wild animal, tylko jest ta. Sowa. Barn to jest stodoła. Okej. Okay. Jak chcesz, moja miła, już możesz iść stąd, nie? Jeżeli coś innego cię tutaj interesuje, to jest duże. No i trzeba będzie zrobić chyba taką sytuację. Wy się jecie tutaj, tak? Mhm. Plantują seedy, czyli zasadzają nasionka. Wszyscy jak jeden mąż, bardzo dobrze. Git. Ten idzie przygotowywać rybę. Tutaj mam nadzieję, że ktoś przyjdzie do nas i za chwilkę to dziabnie. To są drewniane rzeczy, chociaż tu nie są tylko z Madstone'a.
Nie mamy tego w ogóle, ale to nie szkodzi. Tutaj smutują. Dobra. Tu ewentualnie można by dorzucić beda. I troszeczkę koferów zwanych czystami. To w sumie nie ma znaczenia. No i tutaj zobaczcie, jak to brzydko wygląda, nie? Nie mam pojęcia. Tam chyba jest sposób na to, ale nie wiem, czy to się smutuje tu pod spodem. Nie. No, czyli trzeba najpierw smutować i robić podłogi. Wiadomo, mógłbym to zniszczyć, nie? Ale na razie ok. No i ewentualnie można również te kabinety robić. Czyli szafki są używane w personalnych sypialniach. Właśnie, żeby ubrania tam przechowywać. No i musi być stworzony wcześniej. Trzeba będzie zrobić też cmentarz, kurde. Trzeba będzie zrobić też display. Czyli bardzo wartościowe przedmioty można gdzieś wystawić, bo krasnoludy lubią patrzeć na ładne rzeczy. No i gdzieś warto w miejscach właśnie, w których często przechodzą, nie? Gdzieś, nie wiem, tu. Tu w sumie jak też chcecie, to możecie smutnąć. Aż tutaj to są te turkyzy. Turkyzy! Myślałem, że tutaj ten. A to jest ten kaoliniololonit. Dobra, rozwalmy to. Tu jest jasper. Okej. Wall. Mudstone Blocksa. Natomiast tu przemalować to. Narzucić tu, zaakceptować, będzie ok. Czy nie wiem, to jest kurde. Step ladder, to jest taki kurde. Podest, nie? Beczki, beczki. No właśnie, tutaj mamy jeszcze parę rzeczy, które musi zostać przeniesione tu. Jak mówiłem, każdy shop, czyli każdy warsztat ma swój wewnętrzny schowek, powiedzmy. Ale ogólnie im więcej tych rzeczy w schowku, tym trudniej się to robi. Podobno, to spowalnia pracę. Po prostu. Okej, okay. Tu chyba wysmutowali. Tu natomiast poszliśmy sobie dalej. Zobaczcie, że kurde, wszystkie te... Limonit. To jest iron, no właśnie. Tutaj. Co my robimy tu? No właśnie, nic nie robimy. A powinniśmy. Zobaczmy. Tu można sobie wybrać, oczywiście nie wpisywać, ale wybrać konkretny warsztat, żeby coś robił. Mamy leatherworksy. I stąd można zrobić różne rzeczy. Co my potrzebujemy? Leather armor. Możemy zrobić bagi. Czapeczki, pelerynki, sukienki, rękawiczki, hełmy, wysokie buty, kaptury. Leginsy to są spodnie. No właśnie, może leginsów trochę. Wiesz co? Zrób 5 leginsów. Nie powtarzaj, po prostu zrób. Tak samo tutaj mamy, kurde, bolty zrobione. Zrób dalej. Kamizelkę. Okej, okay. Butki. Co weź spodnie zrób? Z 5. No to są rzeczy takie użytkowe, między innymi. Może ten leather armor, ale natomiast leather armor zrób w ten sposób, ktokolwiek zrób, w sensie, żeby jednak on trochę, moment, żeby go było 5, jeżeli jest go mniej niż 1, zrób kolejne 5 konkretnego materiału. Z mózgu. Oh, come on. Z tkanki jakiejś czegoś. Kurde. Nie, dobra, nieważne. Nie interesuje mnie. Rób.
No właśnie. I tu mieliśmy zesmutować sobie to. Zesmutujmy. Okej. Tu i tu. Ktoś się tam nudzi. Mocno. Co się dzieje tutaj? Czy ktoś mi znowu, kurde, ten ukradł? Masterpiece Throne. Dobrze. Zaczyna padać razy 3. Straight donkey i tak dalej. Fajnie. Wiem, tu miałem zrobić miejsce dla kaczek i dla innych, żeby zrobić tutaj te nesty. Box nesty. Nie wiem, kto to robi, kurczę. Wydaje mi się, że Carpenter. Tak, mogę dotknąć. Carpenter. To jest Nest Box, chyba się nazywa. Nieważne. Nie, z tego okna można sobie wybierać cokolwiek, nie? Nest. Aluminium. Z brązu, z kurde, z żelaza. Jakiś. Ze złota. Mogę z roka zrobić? Mogę. Wiesz co? No zrób tam z 5 nest boxów, ktokolwiek. A to sobie smutujemy, żeby było ładniej po prostu, nie? Wszyscy, żeby byli, kurde, zadowoleni. Ale widzę. 23! Moment, 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 moment. Empty food storage, ale powinniśmy mieć. Czemu to robimy w nieskończoność? Dobra, to róbmy w nieskończoność. Tu są 10 drzwi zrobionych. Ci przyszli. Karawana. Tu przyszli ci. Hematyt. Gdzie ten hematyt jest? Tutaj. I co nazywamy hematytem w ogóle? A, to był ten na górze. Iron. Dobra. Tak, imigranci przyszli, bardzo się cieszę. Witam, witam serdecznie. Mamy 28 populacji. Moment, bo to oznacza, że nie mamy łóżek. W tym momencie, na jakiejś takiej prędkości, zróbcie to. I tu łóżka będą 3 na 2, nie? 3 na 2, 3 na 2, 3 na 2. Tu będzie przejście tajemne. No i tutaj też będą 3 na 2. Bo to jest jedna, to jest 10 tych, nie? Łatwiej wtedy policzyć. Po prostu tutaj wiemy, że będziemy mieć 30 pokoi. No nie? Kurde, burza napiernicza, no nic. Nie mam pojęcia, czy tak naprawdę wielkość tego pokoju wpływa na cokolwiek. Ale okej. Aha, i w momencie, kiedy chyba mamy populację 20, to niektóre rzeczy są potrzebne. Muszą być zwalidowane, w sensie muszą być podpisane przez naszego menadżera. Jakieś rozkazy, czyli do momentu, aż on nie przyjdzie do swojego biura i nie powie: dobra, zróbcie 5 nest boxów, to nikt nic nie zrobi, żadnych 5 nest boxów. Dobra. Interesuje mnie to, no właśnie, bo tu się, kurde, to zmieniło trochę, wiecie co? Możemy to w sumie dać większe nawet. W ten sposób. Tak chciałem zobaczyć. Także możecie tam iść. Mam nadzieję, że ty tu, kurde, dajesz radę. Jak tam nasz Wall. Mam jeden, tak? No bo tego czalka nie ma. Skurczybyka, no.
Czy to jest smoothing na siódemce? Nie. Prawda, nie macie co robić, kurde. Idźcie. Wy jesteście kto? A to jesteś tym baronem. Mildasza. Dokładnie, mamy. Hamlet to jest małe ten, nie? No kurde, wioska. Salt Armor się nazywa nasza osada. To jest, kurde, nie wiem, czy kontynent, czy co. Artefakty, wiemy, wiemy. A, kurde. Dobra, czekajmy jeszcze moment. Szkoda, że niestety nie można, wiecie, połowy tej prędkości i dwa razy szybszą, nie? No ale dobra. Tutaj wykupują git. Oho! Bone carver, czyli grawer. Grawerarz kości, jak się nazywa? Nie no, grawer. Kościsty grawarz. Został, kurczę, przejęty w posiadanie. I to jest ten różowy napis. Natomiast ten uszat, nasz grawer, wziął w posiadanie workshop. Okej. To jest ważna kwestia. Ponieważ tu jest. Dobrze mówię? Stój, 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 stój. Tu mamy zakładkę, jakbyśmy chcieli. Jak ty się nazywasz? Uszat. Gdzie ty jesteś, uszacie, kurde? A, kurde, blaszka. Trzeba go znaleźć, ponieważ tu jest. Jest w dziwnym nastroju. Szuka specjalnej kości i specjalnego drewna, bo będzie robił, kochani, od razu wam zdradzę, dla tych, którzy nie wiedzą, to jest takie wydarzenie tutaj, znane między innymi właśnie z Dwarf Fortressów. To jest wydarzenie, gdzie po prostu ma jakieś takie natchnienie dziwne i do momentu, jak nie wykuje, czy nie stworzy jakiegoś dziwnego przedmiotu, który potem się okazuje artefaktem, no to jest w tym dziwnym nastroju. Natomiast jeżeli nie będzie mógł w stanie zrobić tego przedmiotu, to będzie bardzo źle. Ogólnie tak powiem, więc można go ewentualnie próbować potem zabić. Natomiast właśnie, gdzie ty jesteś, kurde? Stój, 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 stój. Uszacie, czy ja cię mogę, kurde? Tu jesteś, pod spodem. I tu masz myśli chyba... Nie, nie, nie myśli. Tu pod spodem trzeba kliknąć na warsztat. No właśnie, i tutaj ten budynek został właśnie przejęty przez tego uszata. I on mówi, że bi ten jakiś, jakaś dziwna nazwa, potrzebuje życia, bonesów i tak dalej. I to są jakby podpowiedzi, co gościu będzie potrzebował. Dajmy dalej to. Czy on to robi, czy nie? Strange mood. Okej. Okay. Właśnie zastanawiam się, czy potrzebujemy nadal tej kości i tak dalej, czy nie? Ponieważ jeżeli długo on tego nie dostanie, to będzie źle. Ale, no właśnie, pytanie, czy mamy kość gdzieś, kurde? Mamy drewno w ogóle? Może kość gdzieś mieliśmy, ale drewno? Może drewna nie ma? On nam pokazuje, że gościu potrzebuje drewna oraz... Nie wiem, zetnijmy te trzy. No wiecie co, tak zetnijmy na prędkości je, bo... Im dłużej to trwa, niestety, ten jego stan dziwny, tym gorzej. No i jeżeli trzeba będzie, to trzeba będzie zabić, kurde, jakieś zwierzę, bo nie wiem, czy mamy kość jakąkolwiek. Czy ja mogę to przejąć? Przepraszam bardzo. Nie, nie mogę. Move, trade, depot. Może się okazać, że nie mamy kości. Bone. Nie mamy kości. Smutek. Bo jakieś zwierzę właśnie niestety będzie musiało się poświęcić, żeby gościu, kurde, wyszedł z tego dziwnego stanu. To jest kitchen. Nie kitchen. To są taski. Nie. My potrzebujemy tutaj. Tutaj jest zaznaczenie, kogo możemy sobie dziabnąć. Mamy tego Donkeya, jednego i drugiego, więc nie. Mamy kaczkę. Chyba kaczka pójdzie. Podnóż.
Są udomowione, wiemy, wiemy. No jest ten wombat. Śmieszny. Niestety nie można go. Że można kazać go, kurde, zabić, ale to. Tu jest. Skurczybyk. Co to jest wombat? Flimsy. Aha, jest wkurzony, że go deszcz złapał. Dobra. No, smutek. Trzeba będzie kogoś dziabnąć. Mamy tego reindeera, ale. Bo jakoś tak wielbłąd w tym miejscu jakoś tak mi słabo pasuje. Niestety, przepraszam. Ready for slaughter. I teraz. Gdzie my jesteśmy? Tutaj. I teraz mamy rzeźnika. Mamy rzeźnika tu. Mamy tu rzeźnika. I tu ktoś przyjdzie, widzicie? Oni pójdą po prostu. Ktoś pójdzie po tego kamela. No, nie go przeprowadza. I tyle. No, jak go dziabną, nie? Pytanie, czy kurde, tu jest kość. Jest. Jedna kość, która. Jest tagowana jako task, nie? Ale kurde, sporo tego różnych rzeczy. Camel hair. To jest między innymi tłuszcz, który będzie potrzebny później do mydła. Dokładnie, 15. I to też jest. Dobra, i pytanie, czy nasz ten gościu uszat, gdzie ty jesteś? On idzie po coś? Czy ty jesteś uszatem? Jest. Nie, nie jesteś uszatem. Gdzie jest uszat? Kurde. Weź się znajdź. Nadal jesteś tu, pod spodem? Nie, nie, macie. Trapper. Zutan. Zasid, gdzie ty jesteś? Okej. Okay. Chyba poszedł. Ja go muszę, kurde, obserwować. Bo to jest. Leave this center on the creature. No właśnie, tu jesteś, skurczybyku. Co ty masz? Znalazłeś kość. No. Idzie. Niesie. Idzie, idzie. W dziwnym nastroju. Jak mówię, trzeba niestety zrobić wszystko. O, wziął sobie to drewno i coś tam kombinuje. No. No niestety, kurde, nie widać tego, bo jest pod spodem tutaj, pod tą krateczką, bo smutujemy to wszystko. I jak tam? Bone carver. No właśnie, bo ty będziesz, kurde, grawerował coś w kości. Dlatego potrzebowałeś kości. I kamel, kurde, przez ciebie zginął. No ale albo kamel, albo ten gościu. Tak mi się wydaje, że to jest tyle. Muttering. Co to jest muttering? Muttering to jest mruczeć, czyli pewnie sobie ten. Aha, czyli no, mruczy po sobą bidno za 100 strot. Masz to. Znaczy te dwie rzeczy. 18 kości w ogóle tu jest. Sporo tych kurde kości przyniosłeś, gościu. Nie, no, mamy drinki, bo tam ktoś kurde odwodniony był. Ja tu muszę patrzeć na niego, co on tu się dzieje. Okej. Okay. Znaczy, no, pewnie będzie długo to robił, ale. Aż się kurde spauzowało.
czyli nasz uszat, Shin Morul, no. Carver to jest, kurde, rzeźbiarz kości, powiedzmy, no tak. Stworzył właśnie tego biznes na Stroda, dwugarbowego, znaczy, z, no, z kości dwugarbowego wielbłąda, statuę boga Rockmaczesa, czyli... no, twardo zapałkowego? What? Nie, no, macz to może być cokolwiek. I ofiaruje go właśnie tej niewymówionej kopalni? Albo głuchej? Nie, to jest niemowej. Miód to jest, no, gościu, który jest niemową. Okej. Okay. To jest gdzieś... Jak to się, kurczę, nazywało? No, ten niestety został pokonany, że tak powiem. Nie pokonany, tylko... Wiadomo. Hematite Green Jay. Petrified Wood. Gdzie ten Petrified Wood jest? Tu. Co to jest? Making Furniture i Building. Aha. Czyli po prostu tak się nazywa, okej. Okay. 50 drinków completed, ok. Bidno za Strod. To trzeba znaleźć. Bidno za... To jest jako... Moment. Wydaje mi się, że mamy tutaj jako... Jako artefakty chyba to jest, nie? Open Raksy... Munition, ale... gdzie to jest, kurde? Mam nadzieję, że to, nikt tego nie użył. Bo to jest, kurde, ważna sprawa. Co? Jeszcze raz. Statua, dobra. Statue. Jest. I teraz, kochani, to jest ważna kwestia, bo to jest statua po prostu z kości. My ją sobie zdamy tutaj. Można ją sprzedać oczywiście, ale to jest jako furniture, jako bidno za Strod. Tak, konkretny materiał. Powiedzmy, że chociaż ty tu robiłeś, więc tu sobie postawimy. Nic ze statue. To kurde. Tutaj dodajmy to. Gdzie są statuły? W Stonesach? Ledersy, korpsy, tutaj. Metalu. Ammo nie, to nie. Jamesy nie. Nie wiem, gdzie statua jest, kurde. Wiecie co? Zróbmy może inaczej. Tu są finished goodsy, ale ich, kurde, nie ma za dużo, więc ja chciałbym dać tutaj all, ale nie chciałbym... Też korpses... Nie, bez korpsesów oraz bez refuse'ów. Też w sumie kości można by dać. No nie? Dobra, mam nadzieję, że ktoś tę statuę przyniesie tutaj. Jest, pod spodem. Szkoda, że nie można tutaj jej ciabnąć. Ona w ogóle tutaj ma swój ten opis. Tak, to wiemy. The item is masterfully designed. Image of Goden. Rough matches. A, to jest krasnoludka. Stworzona przez tego naszego uszata w tym właśnie tej kości z kamela z wielbłąda. Aha. Goden, to jest Goden Rachmaczes, czyli to jest imię, nazwisko, rozumiem, tej bogini. Pracuje. Aha, to jest po prostu
No, ta statua mówi o zasiedlaniu naszego Soakt Armora, w sensie naszej miejscowości w roku 50. O kurde. Jest zdekorowana właśnie na tym bejberym, czy jakieś tam, no, bery to są te ogólnie jagody wszelakie. Jest udekorowana jakoś jagodami, w sensie ta statua. No i kurde, właśnie ma te niestety kolce z tych jagód. I tak dalej, oraz... O kurde, dziwnie. Co to masakra, dobra. Ale teraz przynajmniej jestem w stanie... Więc... nie tu. Teraz jestem w stanie właśnie tę statuę postawić. Konkretną. Damy tu. Jest. Git. I tu będzie. To jest przedstawione. Co to tam z tobą? Pijesz. No to pij. Idź się napij. Bo naprawdę. Dzisiaj jest. Git. I to jest. Nie wiem, czy to jest kurde gdzieś pokazane. Tutaj ma wartość 2000. Samo to jedno, nie? Dlatego właśnie trzeba niestety. Trzymać. Znaczy jest podpowiedź po prostu na tym. Na stanowisku, które zostało przejęte. Bo zawsze jak ktoś artefakt ma dziwny mood, nie? Dziwny, no. Dziwne zachowanie, dziwny nastrój. No to on bierze w posiadanie jakiś warsztat i będzie coś chciał stworzyć ktoś ten. Tu jest lignit, ale tu daliśmy ol. Więc to powinno nam, kurde, niedługo dać radę. Dobra. Kochani, myślę, że na tym sobie zakończymy, bo prawie godzinka jest kolejna. Więc zakończymy sobie ten odcinek. Natomiast, no, będziemy musieli pokopać trochę dalej. Bo jeszcze nas sporo czeka. Natomiast nie będę chciał aż tak kopać głęboko, bo później będą jaskinie. A jak będą jaskinie, to będziemy mieli dostęp do potworów. A niestety nie mamy przygotowanych, kurde, naszych krasnoludów do tego. Więc w następnym odcinku wydaje mi się, że popróbuję. Jak mówię, to jest wszystko. Na razie mi się wszystko udaje, o tak. Więc jest spoko. Bo wiedziałem mniej więcej o co chodzi z tym nastrojem, właśnie, że kto będzie potrzebował, że tam jest kość powiedziana, prawda? I drzewo, tak? Było powiedziane, że gościu chce, tak? Że to są takie podpowiedzi. Natomiast z tym życiem to nie mam pojęcia, co to było. Była kość, życie, drewno, nie? Takie były. Więc to są podpowiedzi, jakich on wymaga materiałów. I jeżeli byśmy nie dali mu tych materiałów przez tam dłuższy czas, nie wiem, 2 dni chyba, czy ileś, czy 3, nie chcę nawet zgadywać, to potem on po prostu będzie w takim dziwnym nastroju i będzie straszył wszystkich swoim, wiecie, no z tego. Oszaleje on po prostu, nie? Bo nie może stworzyć. Siedzi mu w głowie. Właśnie ten przedmiot. No to może być statua, może być kurczę, nie wiem, miecz, może mogą to być drzwi, kurde, albo nie wiem, skrzynka. No i do momentu, aż nie zrobi tego, no to będzie szalony. Znaczy, to jest tam jakiś czas, mamy na to, nie? Także warto patrzeć na to, kurde, co tu się dzieje. Human Bowman przyszedł do nas, fajnie, fajnie. Tu niestety dużo rzeczy się nie dzieje. Non-economic hard rock, zobaczcie, kurde. Nawet drzwi nie możemy zrobić, bo. No bo nie mamy. No, chociaż nie, no tu są przecież. No to zabierzcie sobie te jety. Okej. Okay. Kochani, dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Pa, pa.